Na dzisiejszym odcinku to nie ja będę trollował. Na dzisiejszym odcinku potroluje zebrazebo.pl. Witam, to ja będę trollował, ja lubię. Ej, powiedz mi, czy Zebo ma coś związanego z zebrą, czy to jest po prostu przypadek? No nie, no ja mam po prostu na imię Sebastian i pasuje, nie? Seba, Zeba. Zebra, no. I potem zebra wyszła, no. To wszystko przez na imię Sebastian. Okej. Okay. A więc zostawcie łapkę w górę na starcie, jak dobijecie 20 tysięcy łapek w górę, to nie wiem, to się nie zabije. What the hell, co? No i jakoś trzeba łapki wyżebrać, więc łapkę w górę proszę zostawić. Ja pomogę, gotowy? No. Zostawcie lajka, albo coś niemiłego stanie się twojej mamie. Oj, ludzie to... kochają swoje mamy, to jest git. To stary zabrzmiał jak groźba. No lecie, to nie zabije się, no what the hell w ogóle. Nie wiem. I pamiętajcie też, by suba zostawić, żeby było fajnie i ten, bo... Jak nie zostawicie suba, to ominą was filmy, których nie chcielibyście, by was ominęły. Więc tak, dzisiaj Zebo będzie trollował widza. Czas go znaleźć. Tak, jacuzzi mieć na takim tym wysokim punkcie. Oj, coś jest nie tak z słupem. To jest baza widzów. Jakaś taka, nie wiem, losowo wzięta, co oni tu mają staro. I tu mają jakiś mały rollercoaster. Nawet rollercoasterem bym tego nie nazwał. Jakaś malutka kolejka. Nie wiem, może tak spędzają czas wolny, ale czemu to pomieszczenie jest jakoś oddzielone dziwnie? Pokój panny kotki. A, czyli jakaś dziewczyna sobie zbudowała kolejkę, żeby jeździć. No cóż, jak widać, lepsze to niż łóżko. Powiem ci, że podoba mi się ten serial. W sensie brakowało takiego czegoś, że nie ma kuboidu. Tak, dobrze mówisz, Zebo, dobrze mówisz. IP macie w opisie. Idealnie. Więc myślę, Zebo, że powinniśmy teraz przejść do twojego pierwszego profesjonalnego trola w życiu. Widzę, no patrz, że... dodam się do listy tych. A, Czarek. Catch zauważył, że jest nowy gracz w Wiki. Raczej wątpię, bo to jest Czarek? Podpisałeś jako Czarek? No okay. Bo ja czasem Sebastian, czasem Czarek jestem. Ty, to możemy taki motyw w sumie zrobić. Hej, że jest jakiś Czarek w bazie, który się nawet wpisał na listę i gdzieś tutaj chodzi. Tylko, nie wiem, wstydzi się pokazać, czy to jest dobry motyw. Tak, to jest idealny motyw. Okej, więc trzeba zrobić coś, żeby oni zauważyli, że coś jest nie tak, bo tej tabliczki mogą nie zauważyć. To myślę... ja dodam tutaj tabliczkę, że hej, jestem Czarek, chowam się, bo was się boję. Oj, ale wpisałem się na listę. Hej, jestem Czarek, mogę do was, please nie zabijać. Please nie zabijać. Oni poszli tutaj do tego pokoju tej panny kotki. O nie, to tam nie nagrywaj, panie. O nie, teraz się rozeszli w ogóle inne miejsca. Wiesz, że możesz kupować tabliczkę wraz z zawartością na Creative'ie? Aha. O, czekaj, ale ona idzie na dół. O, może zauważy. A ty widziałeś, że ja postawiłem to? Tak, widziałem, no, tutaj za ścianą, cały czas tutaj, wiesz. Jestem kameraman, więc uchwytuję wszystko jak najlepiej. Gdybyście szukali kamerzysty do Hollywood, to pamiętajcie, że no, ja nie przegapię żadnego... Mamy na oj nie, to takim kamerzystą nie chciałem być. No, ej, czekaj, kiedy oni to zobaczą, no? No... O, idzie! Naprawdę? Przeszła koło tego! No i tyle? Ale jak ona w ogóle, jakby, słuchaj, spokojnie, niektórzy widzowie mają coś takiego, że są niezbyt... Nie chciałem aż tak ostro słów dobierać. Chciałem powiedzieć, że są po prostu mniej spostrzegawczy od reszty. Dobra, ale to chyba ta panna kotka. Ona, stary, ma, wiesz, tory w pokoju, więc może ona nie jest zbyt bystra. Jakaś wolna jest, dobra, to idźmy do kogoś innego. W sensie, czekaj, a tutaj jest pełno tabliczek. Pokoje będą Please nie zabijaj. Ej, chodź te drugie tabliczki, zobacz. Chodź te drugie tabliczki, zobacz, tutaj po drugiej stronie tego korytarza. Pokoje będą ocenienie. O nie. Nie wiem w ogóle, nie podlegli, nie wiem o co chodzi. No, dodałem jeszcze jedną, jak chłop wyjdzie ze swojego pokoju, to zobaczy na pewno. Bo on tutaj coś w skrzynce grzebie, ale on tutaj nawet nic nie ma za bardzo. Co on tutaj robi? Wezmę mu TNT. Dobra, ale panna kotka, ona drugi raz. O, zauważyła! Please nie zabijaj Czarek. Ciekawe, czy teraz jakaś rozmowa się wywiąże na ten temat. Kurde, szkoda, że live'a nie mają albo coś. No, ja najbardziej jeszcze się obawiam tego, że gadają na Discordzie, bo wtedy to nie będziemy wiedzieli, co im między sobą piszą, a no to jest jakby najlepszy element zwykle. O, krzyk. Ona stoi i to renderuje. Aha, no krzyki to jest takie coś, że możesz sobie raz tam na kilka godzin coś na globalu napisać. A, no to krzyk, Dokness, mama... Nie rób tak, bo się wyda, Okej. Ej, ty, ale ją zmurowało, jak się na to popatrzyła. No, cały czas się na to patrzy, no nie dowierza. Jakby, może nie umie czytać. Do skrzynki patrzy, znajdowało mu. To my mamy laga, czy oni? Zamknął skrzynkę. Zamknął skrzynkę, coś się zaczyna dziać. Jakby to był taki bot jak na Twitchu, że czat operuje, a ty nie wiesz pewnie. O, okej, badają sytuację. Gadają na Discordzie na pewno. Gadają pewnie na Discordzie. Okej, jakaś... O, napisała! A czyli jednak, może jednak nie gadają na Discordzie, tylko będą pisać. Panna Cotka, ja tego nie napisałem. Tak, czyli nie gadają na Discordzie. Okej. Dobra, a ty pod drugą zauważył teraz?
Hej, jestem Czarek. Please nie zabijać. Kurde, szarze, nie napisałeś, że się dopisałeś do listy członków. Oho, czy ten typ zaczął właśnie poszukiwania? Tak mi się wydaje, bo zaczął sprawdzać bazę. Dobra, można szukają, zawsze zbudować szukają. Domek. Zróbmy nową dziurę, o której nawet nie widzieli. Albo pokój. No. Pokój Czarka zdobudujmy. No, tu będzie pokój Czarka. Ale tutaj dziś dawaj, gdzie oni mają pokoje? No nie. Dam do nich? Czekaj, tutaj dam. Piszą. Stone będzie ładny. Co mogę w moim pokoju dać? No nie wiem, zrób coś dziwnego, stary. Nie, to będzie najdziwniejszy pokój, jaki zobaczę. Okay. Kolytyn. W ogóle co to za nick? Kolytyn. Dobrze. Oni coś tutaj zaczynają kmić ze sobą. Ojeju, w ogóle dzisiaj wstałem rano, poszedłem do lodówki, chciałem sobie zrobić kanapkę z szynką, a okazało się, że szynka śmierdzi jak ser. I do teraz mi jest niedobrze, jak to pomyślę. Fuuu. Musiałem tylko o tym wspomnieć. Ej, zauważyć, że do listy dopisałeś. Czemu przyjdzie je zebnąć? Zebnąć, co ja gadam, w ogóle tepnąć. Aha, tutaj pokój zbudowałeś. Dobra. Czekaj. O. Zniszczył tabliczkę. Dobra, jest pokój Czarka. Pokój Czarka? Tak nagle się wyłonił. A teraz zrobili mindfucka, bo tego tutaj totalnie wcześniej nie było. To był VIP. Okej, okay, czyli jakieś dochodzenie się zaczyna. Ale dlaczego stwierdzają? Ej, czemu ty się dwa razy podpisałeś? Dobra, set glowstone zrobię, żeby może bardziej zauważyli, że tam czekaj, jest. Czekaj, ale to już nie rób nic, bo najgorzej, jak teraz się coś zmieni na ich oczach, to wtedy wyczują, że to jest troll. A. Ale czemu się podpisałeś dwa razy, stary jako Czarek? No nie wiem, no żeby widzieli. O, zauważyła ten pokój Czarka. O. A nie, nieważne, myślałem, że inny kontekst zdania, o co im chodzi, stary? Nie kradnij, bo zabiję i ta pusta skrzynka w ogóle. No niepokojące, oni jak NPC-ty gadają. Jak w ogóle z buta wjechali, kitam, że przycisk był. Rozwalili te drzwi. Ty jak sprawdzisz tej skrzynce od razu? No od razu. Ej, oni się tam teraz odłożył ten. Zamknęli się. Nie Enderczes. Spostrzegawczość level 100. Głupko mój teraz, Ender Chest! Ej, ale właśnie mi bardziej... Głowa szkieleta, No. Detektywi XXI wieku. Ciekawe, kiedy połączył jakieś kropki. Ja myślę, że można z jakiś na przykład... Kurde... Ja mam pomysł do Oknes. No, jaki masz pomysł? Nie wiem, jak ci się to spodoba, ale mi się podoba. Okej, okay. Aż się boję, ale to nie będzie nic związanego z wysadzeniem mi bazy, mam nadzieję. Nigdy w życiu. Set lava. Ty, bo wiesz co, bo mi już widzowie zarzucają, że się znęcam nad... O nie, stary! Lawa! Ona nawet nie... Ej, stary, czy ona widziała, jak zamieniłeś... Nie, no nie powinna. To cheater? Nie! Tak, na pewno cheater. Albo Dokness. No to też nie... No, bo to było, stary, takie, wiesz, zbyt podejrzane, że tutaj nagle się lawa pojawiła. O ile pokój, to faktycznie na tej wersji. Dlatego wybrałem właśnie taką wersję, która by była mniej jakby... Prawdopodobna, no. Spokojnie, no, Zebo, to chleb powszedni dla youtubera minecraftowego. Ojajaj. Zasady gildii tu są, stary. Nie zabijaj, nie kradnij innym, nie niszczymy bazy. Baw się dobrze, Minecraft. Nie zabijaj owiec i kurczaków. To powoli dobra, staje to się ładnie. Straszne. Patrz, o. Nie, to cofnij ładnie. to cofnij. Undo. Okej, okay, dobra. Bo, stary, jakby zobaczyli barier bloka, to już by było oczywiste. To już by było zbyt oczywiste. Trzeba, Zebo, wiesz, zrobić podejście, ale jak assassin, nie jak Rambo. O. Co zrobić? Robiłeś? Nic. Zebo? Nie, to będzie, że on ją troluje po prostu. Okej. Okay. Chyba? Nie domyślam się, mi się wydaje. Nie wiem, dziwna jest ich ta baza w sumie, nie? Jakby te okienka takie porobione fajna, w ścianie, podoba, ale naprawdę takie surowe to wszystko. Co mnie podpaliło? Raz miałem taką sytuację, żeśmy trollowali dwóch widzów i oni się w końcu ze sobą pokłócili w pewnym momencie. Co tu robi woda? A ty ją wylałeś? Tak. Aha, myślałem, że to oni to wylali, ja nawet sam się dałem w to nabrać. Aaaa! Podkopałem! Oj! Okej, już wydaje mi się za dużo. Coś mi podpaliło i wodą polało. Mnie też, super. Okej, ja myślę, że można im dobudować jakiś prezent od Czarka. Coś na zasadzie, wiesz, dobre intencje niesfornego Czarka. Na pewno dobre? Czarek chciał dobrze, ale wyszło jak zawsze. Będziemy musieli powiedzieć innym, oni piszą ze sobą. Tak, panna kotka, las się palił. Ale przecież to oni... bo to ty podpalasz ten las. Nigdy w życiu ja bym im lasu nie podpalił. Przecież widzę, znaczy las, no las to zbyt dumnie las. Powiedziane mi się wydaje w sumie. Ty on zgasił to, jaki cwaniak. Czekaj. Ona, dobra, panna kotka idzie... Ej, nie, czekaj, panna kotka idzie do pokoju, bada sytuację, stary. Na razie nie podpalaj. To będzie zbyt ewidentne. Zebo, jakbyś... za dużo, za fajnie. Ty byłbyś, stary, jakbyś był snajperem, to by cię nawet z kilometra było widać, mi się wydaje. Dobra, generalnie, co oni robią, ty? No właśnie, mam pół serca. To nie zabijaj, nie umieraj. Stary. Nie umieraj, bo będzie przechlapane. Kto normalnie pisze, mam pół serca, zamiast coś robić? Zjeść na przykład, ale...
Napiszę sorki, chcę być kumplem. Ma pomysł! Kolityn ma pomysł, stary! Czekaj, zobaczmy jaki ma pomysł. Czy tym pomysłem będzie porzucenie tej bazy i budowanie nowej? No tak też już się zdarzało. Naprawdę? No, najgorzej jakiś widz się wylogował w strachu z serwera, już nigdy moja nie wrócił. Moja baza, pierniczajcie zytąd. Odejdźmy od siebie daleko, tak. I napiszmy coś na czacie. Oni powoli zaczynają lokalizować to, gdzie jesteśmy. Ja ich tu zakopię. Ona się spanikuje ona. Nawet napisałeś, stary, z błędem ortograficznym, by tak się wczuć w ich klimacik. Chodziło. Dobrze, dobrze. Oni teraz, stary, chodzą po bazie i piszą, widzisz wiadomości na czacie. A widzisz, co ja zrobiłem? Widzę, że murujesz jakieś przejście. A ty pa zamurowałeś. Co jest? Czarek, czy to ty? Co można jeszcze tu zrobić ciekawego? Ja ci mówię, stary, wybudować jakiś dziwnie... Monument taki. Monument albo pokój. Cokolwiek, stary. Coś, wiesz, wyobraź sobie, że jesteś Czarkiem, umierać, który chce dobrze, ale totalnie mu to nie wychodzi. I to buduje uciekaj. Jakiś pokój w bazie. Nie chce umierać. Oni, stary... Cześć, tamten ja, dalej się... Spaliłem las, żeby zbudować coś potężnego. O. Ej, tamten typ się dalej odkopuje. On skupił drogę do bazy. Co jest z tym gościem? Co? Ej, ty zwariował. Dobra, ja coś zbudowałem. Krzyż. Ej, ja tam to widzę, że... Wygląda. O nie, dobra, nie latajmy tego gościa w tunelach, bo on tam sprawdza czatem, bo jest takie coś, że jak nikogo nie ma w pobliżu, to ci wskakuje na czacie, że nikt nie usłyszał twojej wiadomości. A. Więc oni mogą nas tak lokalizować, gdzie jesteśmy, dlatego nie podlatuj do niego tam specjalnie, bo wtedy to będzie jeszcze bardziej podejrzane. Dobra, ja tutaj zrobiłem już swoje, wybudowałem coś fajnego. Ja bym się scykał, jakbym zobaczył coś takiego, że jest wybudowane. A w ogóle ten las cały spłonął totalnie. Te kurczaki w ogóle w tej podłodze tak trzymane byle gdzie. To jest też ciekawe zagadnienie, jak to do tego doszło. Nigdy panna Krocza napisała. A że nie opuszczą. Aha, a bo co ty napisałeś na tabliczce, że... Moja baza, spierniczajcie stąd. Aha, faktycznie, faktycznie. Mógłbym stąd napisać. Ten typ w ogóle się tam, stary, buduje. On zgubił chyba drogę do bazy i się wykopuje górą. Naprawdę? No tak, patrz na typa, widzisz tam? Co jest? Oni już uciekają. O nie, chyba że on ją zostawił na pastwę losu, żeby Czarek się ją zajął. Ty, oni mają sekretne przejście tu. Ej, faktycznie, sekretny magazyn. O nie, 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 stary, nie. Czekaj, nie tak dużo lawy, nie tak dużo lawy. O dobra, bo ona teraz tego nie zauważy. Idealnie. A co z tym typem, który się wykopał na powierzchni? On dalej się kopie na powierzchni. Musi wrócić na pewno. No tak, ale czy naprawdę on szuka po prostu głównego wejścia? Koniec z fantomami, a że łóżko, super. Dalej nie zauważyli tego krzyża. No nie, nie, można nie, nie. Można go nie, jakoś nie polepszyć, zbudujmy takiego Jezusa na tym czy coś. Byś statuę Jezusa tutaj rzeźbił? Czekaj, no. Nie, nie wydaje mi się, żebyś był do tego zdolny. Oj, tam. Okej. Okay. Mhm. O. Oj. Oj, za mocne. Za mocne, zebo. O ciul. Panna Kotka na razie stoi. Czy ona renderuje tą lawę, która tam jest? Chyba tak. Napisz na tabliczce, czego chcesz, napisała panna Kotka. A tamten drugi gość ją zostawił totalnie. Czy on uciekł z tej bazy? Jest tak for real? Jezusa, ja pierniczę. Oj. Ale ty to, pomimo tematyki, to trzeba ci, Zebo, jedno przyznać. W ogóle ja sam sobie powinienem przyznać, że zapomniałem softboxa odpalić, więc to ciemno może być. Ale naprawdę, Zebo, no masz talent budowniczy chyba. Oj. Kiedy nasz się cofnęła, stary. Oj, ona ucieka. A co z tym gościem drugim? Gdzie on się podział? On się wykopał i uciekł po prostu. Już stwierdził, że nie wraca do tej nory. Dobra, budujemy szataniczne rzeczy, czekaj ty. Ojej, szatanista troll? Zabiłeś go? Panna Krotka się zapytała, czy on gdzieś tu wrócił. Zebo, gdzie ty masz przód twarzy? Aha, tu! Wkładam coś do tej skrzynki. Oddajcie twoje cenne rzeczy. Widziałeś armor cent? O, czekaj, bo ona tutaj oni tutaj zaraz przyjdą. Oddajcie swoje cenne rzeczy i ucieknę. Czekaj, on wrócił? Nie, on nie wrócił jeszcze. Czekaj, ja dałem masę dirta do środka tej skrzynki po prostu. Nie wiem, czym chciałem to wypełnić. Na jeden godzin za wulgaryzmy. A, on... Lizu S, czekaj. O nie, czemu ona przeklina? Tam nie było tak, napisane. Montażysta cenzura. Ej, ale ten gość naprawdę się gdzieś zgubił. On wyszedł i totalnie wyparował. Może zgubił wejście do bazy? Taka jedna z bardziej abstrakcyjnych opcji. O nie, wraca, wrócił pan z zupy tak trochę. Jestem. Też się wkopał tej cave'em w ogóle. Ktoś mnie zabudował. O, idzie. Oho. Skoczył do kurczaku. O nie. Ciekawe, co on powie na to, co tutaj jest. Ej. Ona stary cały czas nie ogarnia, ona myślała, że pisze do niego, a ona pisała do nas. Wiesz, typu widziałeś ten krzyż i tak dalej. Coś tu piszą. Jestem wyciszony. A wyciszyli ją na czacie. Aha, bo przeklnęła i dostała.
buta, stary! Zaczynam się bać. Kolotyn. O nie, patrz, zaraz tutaj... Mindfuck totalny. Po co mu te drzwi w ręce? Aha, bo ty tą skrzynkę zrobiłeś na tę rzecz. O, o ja! Zaraz drugi stary zostanie muta, coś mi się wydaje. Jestem tego prawie pewien. Pokaż się. No, powiem ci tak, Zebo. Jeszcze trochę ciągnijmy tego trolla, bo już jesteśmy u schyłku, więc jeszcze im się nie pokazujmy, ale możemy faktycznie zrobić, że w efekcie im się pokażesz i ty będziesz tym czarkiem. Lawa. Ojej, a ten kolety dopiero teraz się sprawdził, że tam jest lawa na górze? Da się zmienić na czarka? A nie. Nie da się, dlatego ja już mówię, na samym końcu trolla, myślę, że się pojawisz normalnie i powiesz, że hej, to ja jestem Czarek. Ciekawe, czy w ogóle ogarną, o co chodzi, bo wiesz, to nie jest wcale pewne. Taki diamentowy cały. No, bo to nie jest wcale pewne, że cię rozpoznają w ogóle. No więc tak. tym bardziej by było śmiesznie. Miał założone złote. Złoty armor? Znaczy diamentowy. Pokaż się, czy Zebo już tutaj powoli zaczyna oskarżać o to, że ten odcinek jest ustawiony, znaczy, że ci widzowie są podstawieni. I w sumie faktycznie to tak wygląda, bo to zbyt dobrze jakoś idzie. Ale uwierz mi, że Zebo, że nie takie rzeczy były. Owce nam zabił. Owce nam zabił chyba. No, są za... A zabiłeś im... A nie, są zamurowane! Po prostu ich nie widzą. Dobra, jeszcze coś bym zrobił. O, ja wiem, co możemy zrobić. I tutaj tabliczkami piszą, ona się go pyta, co robimy. On mówi, że nie wie, chyba jest zakłopotany. Ale zauważyli, że... O, patrz. Co? Aha. Nie, może nie, czekaj. Inaczej zrobimy. No pamiętaj, żeby to nie było tak perfidne, żeby jeszcze się nie spalić na końcu, bo na razie dobrze idzie. A już i tak, nie ma, co się stało. Moje drzwi. Wrócić już. O. Okej. Okay. Wyciszyli mnie przeczytanie tamtej tabliczki. To nie było przeczytanie tamtej tabliczki. To nie było przeczytanie... Oni obca sobie tam... Zebo przynajmniej nie przeklnął. A ty, panno Kotan, czy jak to tam było? Nie wiem. Ty już przeklnąłeś. Zauważam, no muszą zauważyć. Okej. Okay. Czyli bo... Aha, bo ja się zapytam się, czemu oni nie piszą, no przecież ma muta. To też... Dobrze, że ogarnąłem. Oni obydwoje mają muta? Nie. On jeszcze nie. Oho. Aha, on ma te drzwi. Zwraca drzwi, dobra, wrócił drzwi. Ej, faktycznie. Co on robi? Myślałem, że drzwi nie umie postawić. O, ścianę je próbował ustawiać. Jak się błyskawice robi? Czy nie możemy żyć w zgodzie? Postawi tabliczkę. Nie stawiaj tej obok tabliczki. Ja myślę, stary, że na przykład można gdzieś im pełno jakichś zwierząt pospawnować. Albo na przykład owce, stary, kolorami pozamieniać. Ej, ty faktycznie, a można moby? No może, stary. Mule? Co to jest mule? Mule? Chyba muł. Tego zabić, się... tego nie chcę tu. Zostaw go, stary. O nie. Co ty nie wiesz, to jest mule? Przecież ty w Anglii nie mieszkałeś, Zebo? No dobra, ci oddam go do kurczaków, niech to tam będzie. O, kurczak ewoluował w muła, jak Pokémon. Niech ktoś wbije, please, co? Ale cię wbije, o co chodzi? Kolotyn, on to tak brzmi, jakby był jakimś, wiesz... To nie ma diamentowych rzeczy, czy o co chodzi? Dlaczego tak? No nie, to są stare jakieś nuby chyba. Mają bazę, nawet diamentów nie mają. Damiana... Damian, Kamil, Patryk. Kiszczarek niszczy nam bazę, ten co krzyknął. Oj. No. Dobra. Ostatni, to chyba była ostatnia nadzieja, jak już jak coś pisze. Jak chcą niszczyć, to mają niszczenie. Set zero. Co set zero? Co set zero? Set zero cała mapa. Nie? Gdzie ty zrobiłeś ten... Aha! O to chodzi, faktycznie. Dobra, to co teraz napiszą, bo teraz to już jest zbyt perfidne. Teraz to już powinno być oczywiste, że na tym sobie co najmniej jakiś admin. Ej, ten muł w ogóle, zabili go prawie. Ja będę na górze jako Czarek, dobra, wanisz. Jesteś już niewidzialny? Tak, widzę cię, no dobra. Faktycznie. A czemu nie mogę dawać gymy zero? Bo bez spacji. Ale nie mogę pokazywać gardy w ogóle. Mordo, bo to nie ta wersja. Tutaj nie ma gardy na tej wersji. Garda była na starszych wersjach. A, to nie wiedziałem, dobra. Dobra. Sebo jaki zacofany w majnie. Ale dobra, wybaczamy, nie każdy to robi zawodowo, nie? Ale w sumie to zawodowo skaczesz, Zebo. No tego bym się nie spodziewał po ciebie. Takie 500 IQ. O, widzą cię. Cześć, czy się... Ona tego kiwa głową, że nie, bo nie możecie napisać, żebym się nie zabijał. Nie zabiję, chyba. Czarek. Okej, teraz jestem z Mindfucką. Tam jest. Zostaw kury. Zabij nas, ale zostaw kury. Patrz, on normalnie cię atakuje. Zebo, a nie, jednak ogarnęli. Skąd oni wiedzą, że Zebo? No bo jak cię uderzyli, to wyświetlił się twój nick. Zebo? Zebo, teraz to już minus 5 IQ, Zebo. Co tu się? Że wietrzy Mindfuck chyba już przez cały odcinek. Jestem wyciszona. Napiszę jej unlucky. Napisz, że trzeba było nie przeklinać. Po co przeklinasz? Zostaniemy przyjaciółmi. Co ja piszę? Dobra, a jak ludzie wychodzą na przykład spod góry, to oni słyszą, co gadają na dole, czy nie? Ja tylko to przeczytałam. To się naucz czytać. Pierniczajcie. Moja baza. Dacie mi hajs?
YouTuber żebra o donaty widzów na serwerze. Dajcie mi diaksy i idę. Ale serio, oni nie mają diaksów. Chyba w ogóle. A bije ich? Nie mamy. To dawać żelazo. O nie, no. Dobra, ja myślę, stary. Bijemy ich. Napierniczamy. Nie bij ich, dobra. Ja myślę, stary, że i tak takie straty... A, zabiłem! O nie! Ja nie chciałem, ja nie widziałem. Ja się poddaję. Piękne! Więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na kanał Zebo, link macie w karcie i ten. I subskrybujcie też mój kanał. Widzimy zostawcie się i jutro. Zostawcie Gaming, krzyknąłem. No. Trzeba ją tepnąć tu, ja przepraszam ją bardzo. Mam tam kij z nią. Cześć! Aha.